Cześć, witajcie, z tej strony Kasparow. Powoli zbliżamy się do końca roku i zaczynamy w myślach growe podsumowanie roku 2014. Niektóre serwisy zdążyły już zrobić rankingi gier, a wielu graczy pogodziło się już z tym wszystkim, co jest na ich twardych dyskach. Fani gier RPG zapewne już dużo wcześniej zrobili sobie 25 GB wolnego miejsca na jedną z najważniejszych produkcji tego typu, czyli Dragon Age Inkwizycja. Na samym początku zaznaczę jedną bardzo ważną kwestię. Jeśli szukasz, drogi widzu, odniesień do części poprzednich Dragon Age, to tutaj ich nie znajdziesz. Recenzję tę piszę z perspektywy zupełnego świeżaka, jeśli chodzi o serię Dragon Age. Owszem, mógłbym przewertować setki tematów fabularnych na forach, ale nie byłoby to do końca fair. Dlatego też grę oceniam tylko na podstawie tego, co daje mi do dyspozycji część najnowsza. Zacznę trochę nietypowo, bo od zabezpieczeń produktu. Otóż stosunkowo niedawno wybuchł mały skandal o tym, że gra używa takiego systemu zabezpieczeń, który rzekomo skraca żywotność dysków SSD, dokonując ogromnej liczby zapisów i odczytów. Denuvo, bo tak nazywa się owo zabezpieczenie, jest również stosowane w Lords of the Fallen, które do tej pory nie zostało skrakowane. Producent DRM-u stanowczo zaprzecza temu, że program obciąża dyski. No cóż, w chwili obecnej nie pozostaje nam nic innego, tylko zainstalować grę na standardowym HDD, aż do czasu, gdy plotki, o których mowa, zostaną wyjaśnione. Dragon Age Inkwizycja to dzieło bardzo dobrze wszystkim znanego studia BioWare. Studia, które stworzyło takie legendy jak Baldur's Gate czy chociażby trylogię Mass Effect. To również spod ich ręki wyszła gra MMO Knights of the Old Republic. Czy kanadyjskie studio stanęło na wysokości zadania i stworzyło produkt, który może stanąć w szranki z najlepszymi grami RPG? Zdania są oczywiście podzielone, no ale po kolei. Fabuła najnowszej odsłony Dragon Age z całą pewnością nie jest dziełem na miarę nagrody literackiej. Kierujemy po prostu postacią w krainie, która szuka swojego bohatera. Kogoś, kto pomoże uporać się z ciechającym niebezpieczeństwem. Początek gry wygląda następująco. Mamy ogromną eksplozję, której towarzyszy wyłom na niebie będący swego rodzaju portalem. Portalem, przez który do świata żywych przedostają się wszelkie maści demony i monstra. Naszym zadaniem jest oczywiście doprowadzić do zamknięcia owych szczelin na niebie, chroniąc tym samym świat przed niebezpieczeństwem. Zanim jednak tego dokonamy, organizację, która jest tytułową inkwizycją, musimy oczywiście rozwinąć. Można się łatwo domyślić, że cel ten osiągamy przez wykonywanie zadań, ale także przez odpowiednie kierowanie naszym wojskiem, czy też zajmowanie się dyplomacją. Nie wiem, jak dokonali tego twórcy, ale cały czas odnosi się wrażenie, że jesteśmy częścią czegoś większego, że nasze działania mają znaczący wpływ na to, co dzieje się w świecie, który nas otacza. Rozmawiając z postaciami kierowanymi przez komputer, mamy iluzję tego, że nasze działania faktycznie coś dają. Zanim jednak udamy się na pełną wrażeń przygodę, musimy stworzyć naszego bohatera. Do wyboru mamy cztery rasy. Ludzi, krasnoludy, elfy oraz kunarii. Mamy oczywiście możliwość wyboru płci oraz kilka opcji dostosowania naszej postaci. Po dopełnieniu tej formalności udajemy się w świat Inkwizycji, żeby rzecz jasna ratować go przed niebezpieczeństwem. To dobry moment na to, żeby porozmawiać o zadaniach, które na nas czekają. W większości przypadków questy są ciekawe i sprawiają, że mamy ochotę poznać dalszą część historii, która przed nami czeka. Niestety zadania typu przynieść 10 sztuk tego czy tamtego również się pojawiają, co wygląda trochę dziwnie. Wyobraźmy sobie, że kilka czy nawet kilkanaście godzin po rozpoczęciu rozgrywki, kiedy nasz bohater ma już pewną renomę i staż, każe nam się włóczyć po lesie i szukać przedmiotów, które ktoś gdzieś zgubił. Przyznacie, że nie jest to najciekawsze zadanie dla poważnego inkwizytora. Oczywiście mówię to trochę z przekorą, bo nikt na siłę nie każe nam robić wszystkich questów. Questy są jednak częścią ogromnego świata, który na każdym roku zachęca nas do odkrywania kolejnych jego fragmentów. Wraz z naszym postępem będziemy nagradzani punktami wpływów oraz władzy. Władza służy głównie do odkrywania nowych obszarów, podczas gdy nasze wpływy wiążą się z bonusami, jakie możemy uzyskać. Zniżki u sprzedawców, dodatkowe punkty XP itd. itd. Te wszystkie zadania gracz wykonuje na dość zróżnicowanych terenach. Jedne są ogromnymi pustyniami, które raczej nie wyglądają na gościnne, inne z kolei to tereny bagniste z bujną roślinnością i liczną zwierzyną biegającą niejednokrotnie tuż przed naszym nosem. Każdy z większych obszarów daje nam do wykonania kilka podobnych zadań, na przykład założenie obozu. Obóz ten jest o tyle ważny, że służy nam na przykład jako punkt szybkiej podróży po mapie świata. W obozie możemy również odnowić zapas mikstur magicznych, czy też po prostu się drzemnąć. Załóżmy, że jesteśmy wypoczęci i gotowi do walki. Jak więc wygląda system walki w nowym Dragon Age'u? Powiem tak, nie jest dla każdego. Oprócz standardowej mechaniki, która polega po prostu na wskazywaniu wroga w czasie rzeczywistym i używaniu przy tym zaklęć przypisanych do paska interfejsu, mamy możliwość użycia widoku taktycznego. Po wciśnięciu klawisza T gra przechodzi w tryb aktywnej pauzy, która teoretycznie daje nam więcej możliwości opanowania pola walki i kontrolowania naszej drużyny. Tylko teoretycznie, bo kamera w tym trybie pracuje fatalnie. Jakiekolwiek drzewo czy większa skała powodują, że zamiast ułatwienia sobie życia, siarczyście przeklinamy. Aktywna pauza jest idealna, ale tylko wtedy, gdy starcie toczy się na idealnie płaskim terenie, a przeciwnicy są ustawieni w miarę blisko siebie. Kolejną opcją jest możliwość przełączania się pomiędzy członkami drużyny. Grając magiem często chciałem po prostu sprawdzić, jak wygląda rozgrywka inną klasą i z przyjemnością testowałem rodzaje ataków innych klas postaci z mojej drużyny. Jest to niewątpliwie duży plus, że gra nie zmusza nas do biegania tylko jedną postacią przez kilkadziesiąt godzin. Poniekąd zmuszani jesteśmy do innej z kolei rzeczy, bycia na wskroś dobrym. Po prostu nie da się w tej produkcji odgrywać bohatera negatywnego.
Oczywiście są takie przypadki, gdzie skazujemy kogoś na taką czy inną karę, ale nie wpływa to w dużej mierze na przebieg fabuły. Organizacja Inkwizycji ma czynić dobro i tym przez większość czasu będziemy się zajmować. Gracze, którzy chcą pobawić się w Pana Ciemności, na pewno poczują się trochę rozczarowani. Rozczarowujący za to nie jest na pewno system craftingu. W trakcie naszej podróży znajdujemy wszelkiego rodzaju materiały i schematy, które później zanosimy do naszej bazy w celu stworzenia takiego czy innego przedmiotu. Możemy nawet craftować dodatki do broni, co sprawia, że personalizacja naszego bohatera daje sporo frajdy. Sporo frajdy, a raczej uczty dla oczu daje nam przepiękna sceneria stworzona na silniku Frostbite 3. Świat wydaje się żyć własnym życiem, flora i fauna wygląda olśniewająco, a zamarznięte rzeki odbijają promienie słoneczne. Modele postaci są również bardzo dobre poza jednym elementem, jakim są włosy. Wyglądają trochę jak papka nałożona na szybko przez grafików. Może za bardzo się czepiam, ale było to pierwsze, co rzuciło mi się w oczy. Poza tym mankamentem, postacie są bardzo dobrze animowane i w połączeniu z muzyką naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Niestety, żeby zobaczyć cały ten ogromny świat w najwyższych detalach, trzeba dysponować dość mocnym komputerem. Na moim sprzęcie osiągam około 60 klatek na sekundę z okazjonalnymi spadkami tyłu i ówdzie. Najmniej przypadły mi do gustu przerywniki filmowe, które wyraźnie przycinają się w losowych momentach. A trochę szkoda, bo psuje to obraz całości. Podsumowując, Dragon Age Inkwizycja to bardzo dobra gra. Chcąc opisać wszystkie niuanse związane z rozgrywką, ta recenzja musiałaby trwać kilka razy dłużej. Jedno jest pewne, świat jest bardzo duży. Za każdym zakrętem i niemalże pod każdym kamieniem coś się znajduje. Poukrywane listy, zaginione przedmioty, notatki czy dzienniki. Jest co czytać i czym się zająć. Przejście kampanii zajmie nam od około 50 do 70 godzin w zależności od poziomu trudności. Ci, którzy chcą grę wymaksować, spędzą w Dragon Age'u dobrze ponad 100 godzin. Dość powiedzieć, że w grze jest około 80 tysięcy linii dialogowych. Powiem wam jedno, grałem w mnóstwo gier RPG i żadna mnie nie wciągnęła tak bardzo jak Inkwizycja. Co prawda pierwsze kilka godzin wieje trochę nudą, ale później akcja się tak rozkręca, że nie puszcza do samego końca. Jak to mówią, usiadłem o 20 na godzinę, a skończyłem o 4 nad ranem. Gra ma swoje wady, takie jak kiepska praca kamery w trybie taktycznym, okazjonalne blokowanie się postaci w wąskich przejściach, zacinające się filmiki czy też początkowo miałka fabuła, ale to nie są rzeczy, które mnie od produkcji odrzuciły. Myślę, że z czystym sumieniem mogę dać grze ocenę 8,5 na 10 i zapewne spędzę w nowym Dragon Age'u jeszcze mnóstwo czasu. A co wy sądzicie o najnowszej produkcji BioWare? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Na koniec polecam wam kanał Piotru TV. Jest to osoba, która robi dla mnie miniatury do moich recenzji. Jeśli szukacie dobrego grafika, to śmiało zajrzyjcie na jego kanał. Link w opisie filmu. Cześć, na razie, trzymajcie się.